Chcemy parku, chrońmy zieleń, drzewa to życie. To niektóre z haseł, które pojawiły się na plakatach, jakie rozwieszali mieszkańcy osiedla Nawojowska w Nowym Sączu na drzewach przy ulicy 29 listopada. Na drzewach zawisły także rysunki dzieci, które przedstawiają ich wymarzony park. W happeningu wzięli udział także członkowie Sądeckiego Oddziału Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Wszyscy popierają inicjatywę Fundacji Nowe Kierunki, która dotyczy urządzenia Parku Nawojowskiego. Razem apelują do władz miasta o ponowne przeanalizowanie decyzji w sprawie przekazania działki do Krajowego Zasobu Nieruchomości. W obecnej chwili ponad setce drzew, które porastają działkę, grozi wycinka. Dla mnie kluczową sprawą tutaj, dlaczego przyszłam, jest między innymi to, jaki jest stan powietrza w samym Nowym Sączu. Jest to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Dlatego te kilkanaście drzew, ale dla mnie ma znaczenie. Dlatego też poprosiłabym jeszcze raz Radę Miasta między innymi o zastanowienie się i podjęcie decyzji słusznej w tej sprawie. Ja też jestem za tym, żeby zostawić ten park, stworzyć tutaj park dla naszych dzieci, dla nas, gdyż no, nasz Sącz jest, powinien być takim miejscem zielonym, mieszkamy w górach, powinniśmy mieć czyste powietrze, powinniśmy właśnie oddychać czystym powietrzem głównie. I tutaj nasza szkoła też bardzo korzysta z tego parku, bo dzieci chodzą na spacery, my spacerujemy z psami. Tutaj osiedlowi mieszkańcy też tutaj spacerują i chcemy, żeby to nam po prostu nam tego nie odbierali, bo to jest nasze dobro, drzewa to są naszym dobrem i chcemy, żeby jednak się na tym zastanowili i żeby no, poparli nasze petycje, nasze prośby. Przypomnijmy, pod koniec listopada 2020 roku na wniosek mieszkańców Fundacja Nowe Kierunki rozpoczęła akcję Park Nawojowski, której celem jest urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla sądeczan przy ulicy 29 listopada. Aktywiści w ten sposób chcą ocalić jedyny zielony teren na osiedlu Nawojowska. Okazało się jednak, że jedna z działek jest już w rękach prywatnych, a kolejna należąca do Skarbu Państwa została pod koniec 2020 roku przekazana przez władze miasta do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Mają tu powstać bloki i z tego powodu wszystkie okazałe drzewa, które porastają ten teren, będą musiały zostać wycięte. Ta informacja oburzyła część mieszkańców pobliskich bloków, tym bardziej, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pozostałe wolne działki w pobliżu ulicy 29 listopada i Janusza Kusocińskiego również są przeznaczone pod budowę budynków wielorodzinnych. Walczymy o park, o to, żeby uchronić wszystkie drzewa, gatunki różnych ptaków, które tutaj są, możecie zobaczyć. Razem ze szkołą chcemy, żeby ten park powstał. Nie chcemy tu blokowiska, nie chcemy tu parkingów, mamy już tego dość. Mieszka tu ponad 3000 mieszkańców. Myślę, że będą mieli gdzie wychodzić na spacery z dziećmi. Bardzo byśmy chcieli, żeby jak największa ilość osób w Nowym Sączu poparła nasz pomysł, żeby podpisywali petycje, nagłaśniali naszą historię. Może ze wszystkimi mieszkańcami Nowego Sącza uda się. Bardzo się cieszę na myśl stworzenia parku w tym miejscu, ponieważ nasze dzieci nie mają gdzie spędzać czasu w pośrodku przyrody. Jest nam taki park bardzo potrzebny, ponieważ jest tu bardzo dużo bloków. Zamieszkują młode małżeństwa z małymi dziećmi. Tak naprawdę nie mamy się gdzie podziać z tymi dziećmi. Są niby place zabaw, ale te place zabaw są bardzo małe, które tak naprawdę nie służą relaksu, nie służą naszym dzieciom do relaksu i bardzo by nam zależało na powstanie takiego parku, żeby te dzieci były wychowywane w pośrodku zieleni, przyrody. Te drzewa to są bardzo stare drzewa. Dawniej tutaj był poligon. Wojsko tresowało psy. I te drzewa naprawdę szkoda by było, bo są zdrowe, piękne drzewa. Dają dużo cienia. W letnie wieczory, poranki można spacerować naprawdę w pięknym miejscu. Pod internetową petycją w sprawie utworzenia Parku Nawojowskiego podpisało się już ponad 1000 osób. Są to głównie mieszkańcy osiedla Nawojowska. Są także podpisy mieszkańców z innych rejonów Nowego Sącza oraz innych miejscowości, którym leży na sercu dobro przyrody. Listy poparcia do fundacji w sprawie utworzenia parku wystosowali również Zarząd Osiedla Nawojowska, Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody z Nowego Sącza czy działacze Młodzieżowego Strajku Klimatycznego z Nowego Sącza. My jesteśmy organizacją ogólnopolską, która przede wszystkim działa przeciwko katastrofie klimatycznej, której głównym zadaniem jest
dążenie Polski do neutralności klimatycznej i wymuszanie tego na politykach, ale także jako młodzież działająca w Nowym Sączu już od ponad roku interesujemy się sprawami lokalnego środowiska i lokalnej przyrody. No i właśnie jedną z takich spraw, o której chciałbym się powiedzieć, jest kwestia Parku Nowojowskiego. Znajdujemy się właśnie tutaj pośród takich drzew, które wydają się idealnym miejscem na stworzenie tutaj nowego parku. Tutaj naprawdę niewiele trzeba zrobić, żeby ten teren służył nie tylko przyrodzie, ale też mieszkańcom. A korzyści tego jest ich naprawdę wiele. Warto chociażby wspomnieć o tym, że jak wiemy, Nowy Sącz jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast w Polsce, a badania naukowe jasno mówią, że roślinność i zieleń miejska bardzo pozytywnie wpływa na zmniejszanie ilości pyłów zawieszonych. Także, co warto wspomnieć, tutaj też znajduje się wiele roślin, wiele zwierząt. Naprawdę warto chronić tą bioróżnorodność. Może nie jest ona tutaj jakaś wielka, ale zwłaszcza w mieście jest bardzo ważna. Mimo że działka została już przekazana do Krajowego Zasobu Nieruchomości, Fundacja Nowe Kierunki postanowiła, że na prośbę wielu sądeczan wystąpi do prezydenta Nowego Sącza oraz Rady Miasta, by jeszcze raz zajęli się tą sprawą. Mamy świadomość, że na rynku jest ogromne zapotrzebowanie na nowe mieszkania. Do Krajowego Zasobu Nieruchomości mogłyby trafić jednak inne niezalesione działki. Owszem, można poszukać innego miejsca pod utworzenie parku na osiedlu Nowojowska. Wybraną działkę porastają już okazałe drzewa, więc stworzenie tu parku byłoby dużo łatwiejsze, mówią członkowie Fundacji Nowe Kierunki. Zdaniem ekspertów w miastach potrzebne są duże drzewa, a nie ich sadzonki. Z porównań, których dokonują przyrodnicy, wynika, że na przykład jeden duży buk produkuje tyle tlenu, ile około 1710-letnich jego sadzonek. Dlatego, by ochronić teren przed wycinką, coraz bardziej zdeterminowani są działacze Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Jako organizacja młodzieżowa i też w kontekście lokalnym proekologiczna, bardzo zależy nam na ochronie miejskiej zieleni, która, jak wiemy, w kontekście zbliżających się fal upałów, katastrofy klimatycznej, zmian klimatu, ochraniają mieszkańców i przyrodę miejską. Podczas fal upałów, szczególnie na terenach zabudowanych, miejskich, drzewa zapewniają cień, regulują wilgotność i temperaturę. Są niezwykle ważne, szczególnie przy tych najbardziej niebezpiecznych falach upałów w lecie. Jako młodzież aktywnie działająca w mieście, działająca lokalnie, nie chcemy dopuścić do wycinki drzew, szczególnie tak okazałych jak tutaj. I sposobem... który chcemy wykorzystać, jest na początku po pierwsze zaproponowanie wybudowania tutaj parku, ale jeżeli ta inicjatywa nie będzie przyjmowana przychylnie, chcemy zaalarmować wśród innych organizacji ekologicznych, wezwać ekspertów, sprawdzić, czy drzewa tutaj nie są pomnikami przyrody, czy nie da się ich w jakikolwiek inny sposób ochronić. Czy prezydent Ludomir Handzel i Rada Miasta Nowego Sącza staną po stronie mieszkańców oraz przyrody? Czy uratują drzewa na osiedlu Nowojowska przed wycinką? Czy w ogóle rozpocznie się poważna dyskusja nad terenami zielonymi w mieście? To wszystko być może okaże się na jednej z najbliższych sesji. W przyszłym tygodniu społecznicy zamierzają złożyć na dziennik podawczy w ratuszu apel o przedyskutowanie tej sprawy.